Cześć, witam was. Dzisiaj mamy 23 czerwiec. Godzina 2 po południu. Okolice Biebrzańskiego Parku Narodowego. Sprawdzimy, co w lesie słychać. Koźlerz czerwony, potocznie nazywany czerwonym łebkiem. Zapałko. Pogryzany przez ślimaki. Podbrzeźniak. Spotkać go można w lasach z brzozami. Po około godzinie zbierania parę podbrzeźniaków i czerwonych łebków znalazłem, ale prawdziwków jak na razie nie. Pamiętajcie, grzyby ścinamy, nie wyrywamy, bo teraz weszła w Sejmie nowa ustawa. Za wyrywanie grzybów nawet jest kara. Kurki też się pojawiły. Pomimo ciągłych deszczy, grzybków nie jest wcale tak dużo, jakby mogło się wydawać. Znalazłem parę podbrzeźniaków, takich ładnych, parę kurek. No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Spodobał wam się taki odcinek, dajcie łapkę w górę, komentujcie, no i oczywiście subskrybujcie. Dzięki za oglądanie, no i do następnego. Hej!